kosze. Wszyscy lubimy gołąbki, te nasze tradycyjne z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym. A ja dzisiaj ugotuję zupę gołąbkową, która jest równie pyszna jak gołąbki, a przygotowuje się ją o wiele szybciej. Na tę zupę przygotowałam mięso mielone, oczywiście sama je pomieliłam. Do tego warzywa, kapustę, seler, pietruszkę, marchewkę, cebulę i czosnek. Zupa będzie podawana z ugotowanym na sypko ryżem, zabielona śmietaną i posypana natką pietruszki. Zupę będę przyprawiać kminkiem, ostrą i słodką papryką, pieprzem i solą. Dodam także do smaku ziele angielskie i liście laurowe. Oczywiście niezbędny jest przecier i koncentrat pomidorowy. Będzie potrzebna także odrobina oleju do podsmażania cebuli. Przygotowałam także cukier, bo być może do smaku będzie potrzebna odrobina cukru, żeby złamać kwaśny smak pomidorów. Wszystkie składniki oraz proporcje i jak taką zupę zrobić znajdziecie w opisie pod filmikiem. Zaczynam od pokrojenia cebuli. Cebulę pokroję na kostkę. Cebula gotowa. Teraz posiekam czosnek. Łatwiej się czosnek sieka, jeśli się go wcześniej zmiażdży, bo przynajmniej nie ucieka. Gotowe. Teraz przygotuję kapustę do szatkowania. Będę szatkować w maszynce, więc kroję ją na mniejsze kawałki, żebym mogła je włożyć do otworu w maszynce. I teraz poszatkuję tę kapustę, którą sobie wcześniej przygotowałam. Kolejno będę wrzucać następne kawałki kapusty. Kapusta poszatkowana. Teraz zmienię wkładkę i potrę marchew, seler i pietruszkę. I gotowe. Poszło śmigiem. I zaczynamy gotowanie zupy. Najpierw do garnka wlewam trochę oleju, bo na nim będę podsmażała cebulę. Wrzucam mały kawałeczek cebuli. Będę wiedziała, kiedy olej będzie dobrze zagrzany. Cebulka zaczyna już pływać, zaczyna się smażyć, więc wrzucam cebulę. Cebula musi się zeszklić. Cebulka jest gotowa. Teraz wrzucam czosnek. I mięso. Teraz będę to wszystko przesmażać, aż mięso się zepnie. Mieszałam cały czas, rozbijałam grudki. Mięso, jak widać, jest już ścięte. Teraz do tego mięsa dodaję marchew, seler i pietruszkę. I dalej mieszając będę wszystko podsmażać, aż te warzywa stracą trochę
swoją surowość. Warzywa wyraźnie zmiękły. Teraz dodaję kapustę. I też mieszając będę smażyć przez kilka minut. Po kilku minutach kapusta już też nie jest surowa, więc teraz dodaję przecier pomidorowy. I koncentrat pomidorowy. Dolewam wodę. Tu miałam odmierzony litr, ale dodam jeszcze 1 litr wody. I teraz do zupy dodam odrobinę soli, nie za dużo, lepiej później do smaku dosolić, zwłaszcza że mój przecier pomidorowy był już posolony. Dodaję pieprz, mielony kminek, 3 liście laurowe i 4 ziarna ziela angielskiego. Dodaję także pół łyżeczki cukru. I teraz ta zupa będzie się gotowała około pół godziny. Jak się zagotuje, zmniejszę grzanie. A w międzyczasie ugotuję ryż. Po pół godzinie zaglądam do zupy. Ale fajnie pachnie. Tak gołąbkowo. Zupę trzeba doprawić do smaku, więc ją teraz posmakuję. Dodam trochę soli, ostrą paprykę, tak niecałe pół łyżeczki, słodką paprykę, tutaj daję łyżeczkę i troszkę pieprzu. Teraz jest super. No i wystarczy teraz jeszcze tylko zupę zabielić. Śmietanę zahartuję. Dobrze wymieszaną śmietanę teraz wlewam do zupy. Zupę dobrze wymieszam. Ostatni raz smakuję, teraz już tak z mięsem i z warzywami. Super. Naprawdę fajna. No i zupę już można podawać. Ryż jest ugotowany, posiekam jeszcze tylko natkę pietruszki. Zupę gołąbkową podaję z ryżem posypaną natką pietruszki. Pachnie bardzo apetycznie. Jest gęsta i pożywna w sam raz na chłodne dni. No, rewelacja. Super smakuje. Będę częściej gotować tę zupę, bo przygotowanie jej zajmuje niecałą godzinkę, a smakuje nawet lepiej od tradycyjnych gołąbków, których przygotowanie jest bardziej pracochłonne. Koniecznie musicie ugotować taką zupę. Gorąco do tego zachęcam i wszystkim smakoszom życzę smacznego!